Dobry wieczór Państwu, mówi Beata Andreja z Wrocławia. Jest 15 maja 2015 roku. Sytuacja jest groźna, dlatego że nawet Donald Tusk przyjechał z Brukseli, żeby przekonywać do wyboru infamisa ogłoszonego, przypomnę, jednomyślną uchwałą Sejmu Walnego z 18 kwietnia 2015 roku. I dlatego chcę Państwu pokazać, jak pracuję dzisiaj, ponieważ to nagranie może zniknąć z internetu. Sejm głosował przez kilka godzin przedpołudniowych. Wznawiam posiedzenie. Na sekretarzy dzisiejszych obrad powołuję posłów pod wodzą kolejnego infamisa, męża swojej żony Applebaum, Żydówki z Ameryki, a więc do tych 567 ustaw, które ten Sejm w swojej jednej kadencji uchwalił. Oczywiście Bronisław Komorowski, infamis, podpisał te wszystkie ustawy, włącznie z ratyfikacją konwencji przemocowej gender. I oprócz tego dzisiaj odbyła się również komisja. Tutaj Państwu chcę pokazać, co na stronach Sejmu się pokazuje. Proszę bardzo, nie mamy polskich czcionek. Może puścimy sobie komisję. Jedyna dzisiaj odbyła się taka to komisja. Dzień dobry Państwu. I to też znika z internetu, także apelujemy, żeby nagrywać komisję, szczególnie właśnie komisję. Dzisiaj Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisja Finansów Publicznych. Składu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze... Widzimy, że Bronisław Komorowski oszalał zupełnie, więc złożył projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wspieraniem innowacyjności, druk ...3286. Kolejny bubel prawny, ale naprawdę Bronisław Komorowski na finiszu cóż to jest kworum? Przykładowo, uchwalenie ustawy przez Sejm wymaga obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, natomiast kworum dla sejmowej komisji wynosi 1/3 składu. I czy tutaj jest 1/3 składu trzech komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Finansów Publicznych, Komisji Innowacyjności i Nowoczesnej Technologii? Czy to jest kworum? A jeszcze Państwu pokażę, że w tej Komisji Finansów Publicznych zasiada tutaj fałszywie nazwany niezależny Galla Ryszard. Jesteśmy na stronach Sejmu, także tutaj pomyłki nie powinny się zdarzać.
Jaki on jest niezależny, Galla Ryszard, to widzimy już po kliknięciu, że on jest mniejszość niemiecka. To właśnie ten poseł RP, mniejszość niemiecka, Ryszard Galla, zasiada z Opola przynależność do komisji i podkomisji. A więc on, ta mniejszość niemiecka, właśnie do Komisji Finansów Publicznych. Tutaj widzimy jego miejsce z lewej strony, blisko posłów Twojego ruchu i ekstremalnej, genderowej strony SLD, na czerwono zaznaczone te krzesełka są. Ale co widzimy tutaj, proszę Państwa? 12 krzesełek ma RP. Cóż to jest RP? Stan na 21 kwietnia 2015 roku. Czyli zaledwie 3 tygodnie temu była aktualizacja. I co to jest RP? Od ilu już lat, miesięcy nie ma takiej partii w Sejmie? Trzeciej RP to jest, zdaje się, ruch Palikota, patrząc tutaj po tych miejscach, gdzie oni są tutaj siedzą. Sam Palikot siedzi tutaj w pierwszym rzędzie. A więc tu jest błąd. Kto jest odpowiedzialny za stan, podawanie tego stanu? Marszałek Sejmu? Kancelaria Marszałka Sejmu? Za taki błąd. I pojawiła się tutaj Zjednoczona Prawica. Niekonsekwentnie nie ma jej w innych zestawieniach, ale tutaj, że tutaj dalej ruch Palikota jest. Nazwy są ważne. Dlatego są ważne, że właśnie ten poseł, który zarabia ponad 150 tysięcy rocznie z racji tego zasiadywania, jego zadaniem jest zapewnienie mniejszości niemieckiej różnych praw, natomiast widzimy, jak Sejm obchodzi się z prawami Polaków do własnego pisma. Kolejne województwo, śląskie właśnie. Proszę bardzo, jak na stronach Sejmu III RP pisze się województwo śląskie. I może jeszcze jeden przykład. Świętokrzyskie. Więc tak się to pisze. I kto jest za to odpowiedzialny? Wracamy do naszej komisji, która dzisiaj, 15, odbyła się. Wspieraniem innowacyjności. Czym zajmują się ci posłowie? 286. Czy są uwagi Państwa posłów do porządku dziennego? Nie widzę. Wobec niezgłoszenia wniosków do porządku dziennego stwierdzam jego przyjęcie. Przystępujemy do realizacji. Kworum, przypominam, jest to 1/3 że w dniu posłów. 14 maja, wczoraj, połączone komisje powołały podkomisję nadzwyczajną
do rozpatrzenia przedstawionego przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacji. Gdzie jest ta 1/3 posłów? 286. W podkomisji w ramach ustalonego parytetu klubowego przewidziano m.in. jedno miejsce dla klubu z jednego. Czym oni się w ogóle zajmują? Przedstawiciel tego klubu, pan poseł Krzysztof Popiołek, zgłosił do podkomisji kandydaturę pana posła Jana Ziobry, która została przez komisję przyjęta. To zgłoszenie wprowadziło nas w błąd i było naruszeniem artykułu 165 ust. 1 regulaminu Sejmu. Popiołek. Dlatego, że komisje powołują podkomisję ze swojego składu. Pan poseł Jan Ziobro nie jest członkiem żadnej z trzech komisji, które obradowały i powoływały tą podkomisję, a zatem jego wybór nie był skuteczny. W związku z powyższym proszę o zgłoszenie do podkomisji przedstawiciela klubu Zjednoczona Prawica, który jest członkiem Popiołek. Albo komisji finansowej. I po prostu sami nie wiedzą, w których klubach są. Albo komisji innowacyjności i nowoczesnych technologii. Czy jest sprzeciw wobec Rzeszowa? W tej sprawie rozmawiałam z panem posłem Krzysztofem Popiołkiem. Pan poseł chciał zgłosić swoją kandydaturę. Pan poseł Krzysztof Popiołek, bardzo proszę. Ja państwa przepraszam, ja nie wiedziałem o takim obostrzeniu, że nie może być to członek komisji i z tego powodu nie miałem absolutnie zamiaru wprowadzić w błąd komisji i przysporzyć kłopotów. Jak oni głosują tutaj cały czas? Komisji. Przepraszam bardzo jeszcze raz. Czy pan poseł podtrzymuje swoją kandydaturę? Tak, proszę. A zatem chciałabym zapytać, czy jest sprzeciw, aby tej podkomisji przedstawicielem klubu Zjednoczona Prawica był pan poseł Krzysztof Popiołek. Nie widzę sprzeciwu, stwierdzam zatem, że został pan poseł przyjęty do składu podkomisji, która rozpatrywać będzie 567 ustaw w ciągu 4 lat 286. kalendarzowych. Chcę również poinformować, że zdaniem Biura Legislacyjnego nie ma kolizji w sprawie ukonstytuowania się składu podkomisji. A tym sposobem usuwamy tylko błąd dotyczący desygnowania członków do tej podkomisji. Chciałabym państwu posłom podziękować za dzisiejsze posiedzenie. Informuję, że zrealizowaliśmy porządek dzienny komisji. Zamykam posiedzenie komisji. Chciałabym również poprosić przewodniczącego i członków tej podkomisji, którzy ustalili już sobie termin, o przygotowanie szybkiego projektu sprawozdania z tego projektu ustawy. Dziękuję bardzo. Zamykam posiedzenie komisji. Wznawiam posiedzenie na sekretarzy. Żarty sobie robią z narodu. Oraz Dariusza Cezara Dziadzia. Tymczasem polskie dzieci głodują. Prezydium Sejmu po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów przedłożyło wniosek w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych, druk 3402. W związku z tym po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego wniosku. Powracamy do rozpatrzenia punktu pierwszego porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Sejm wysłuchał sprawozdania komisji przedstawionego przez pana posła Tomasza Szymańskiego, przeprowadził dyskusję, zgłoszono poprawkę. W związku z tym Sejm skierował ponownie projekt ustawy do komisji w celu rozpatrzenia. Dodatkowe sprawozdanie. Posłowie. Kto do tego dopuścił, że media w Polsce znajdują się prawie już całkowicie w rękach niemieckich, a taki poseł Galla Ryszard jeszcze uważa, że im mało. Kto do tego dopuścił, że Ruch Autonomii Śląsk siedzi w dwóch sejmikach, w śląskim i w opolskim,
I w ogóle o nim się nie mówi. Oj, tu widzimy czarnego Żyda Abrahama. 150 tysięcy plus oczywiście diety, biuro. Kim są ci ludzie na wiejskiej? Dziękuję Państwu za uwagę. Do następnego nagrania. Szczęść Boże.